Przed nami zadanie z naszego portalu. Mamy tutaj dwa równania, czyli układ równań liniowych. Każde równanie przedstawia prostą. No i chodzi o to, żeby wykreślić te proste, tutaj ruszając odpowiednio punktami i znaleźć ich punkt przecięcia, czyli rozwiązanie układu równań. Zacznijmy od pierwszej prostej. Y równe minus x plus 3. No dobrze, czyli na przykład dla x równego 0, y jest równe 3. To mamy tu jeden punkt. No i co? I współczynnik jest minus 1, to znaczy, że jak x wzrasta o 1, to y maleje o 1. Czyli powiedzmy dla x równego 0, 3, czyli teraz powiedzmy dla x równego 3, y powinno zjechać o 3, prawda? 3 w prawo i 3 w dół, dlatego że nachylenie jest minus 1, współczynnik kierunkowy. Dobrze, czyli to jest jedna prosta. No, drugie równanie to jest y równe minus 4x minus 6, czyli tak, znowuż dla x równego 0, y jest minus 6. X równego 0, y minus 6. Nie mamy go tutaj, musimy podjechać niżej. O, x 0, y minus 6. No i co? I teraz minus 4 jest nachylenie znowuż, czyli x, powiedzmy, 1 w dół, 4 do góry, czyli będzie, przepraszam, 1 w lewo, 4 do góry, prawda? No to 2 w lewo, czyli na przykład dla minus 2, y musi podjechać o 8 do góry, czyli będzie 2. O, tak, dla x równego minus 2 to jest y jest 8 minus 6, czyli plus 2. No i mamy punkt przecięcia. Wygląda, że jest to punkt o współrzędnych minus 3, 6. Wpiszmy tutaj minus 3 i 6. No, w ten sposób graficznie rozwiązaliśmy pewien układ równań. Sprawdźmy rozwiązanie. Wspaniale. No i może jeszcze kolejne zadanie. Zobaczymy, jakie jest. Dobrze, a teraz mamy przedstawiony układ równań w postaci graficznej, czyli dwie proste, przecinające się. No i chcemy znaleźć, no przynajmniej przybliżone rozwiązanie tego układu, czyli współrzędne punktów przecięcia. No dobrze, popatrzmy, gdzie one się przecinają. X jest trochę więcej niż 5. No dobrze, powiedzmy, że x jest 5,2. Tak, mniej więcej. To jest współrzędna x tego punktu przecięcia, a współrzędna y jest nieco więcej niż 2, powiedzmy, a mniej niż 2,5, powiedzmy 2,4. 2,4. No i sprawdźmy. No wspaniale. No i może jeszcze jedno, zobaczmy, jak nam pójdzie. Dobrze, i teraz mamy znowuż, to jest takie jak pierwsze zadanie, układ równań, y równe minus 7x plus 3. No dobrze, to może tak. Prosta jest wyznaczona przez dwa punkty, więc dwa punkty znajdziemy, na przykład biorąc dwa różne wartości x i licząc z tego równania dwa odpowiadające im wartości y. Czyli jak x jest 0, y jest minus 3. Tak? No i powiedzmy x równe, może łatwiej będzie, minus 1. Przepraszam, tu jest plus 3, tak? To jest plus 3, czyli tu. I teraz jak x jest, powiedzmy, minus 1, to y jest 7 plus 3, czyli 10. Czyli minus 1, 10. 10 to chyba nie da nam się narysować. Więc może weźmy x równe 1, czyli y jest minus 7 plus 3, czyli minus 4. 1 minus 4. O, tutaj. Dobrze. No i następnie y jest minus x minus 3. Czyli dla x równego 0, y jest minus 3. Tak. No i nachylenie, może znowu skorzystajmy z nachylenia. Nachylenie jest minus 1, czyli jak x, powiedzmy, wzrosło o 4, to y o 4 spadnie, czyli tu jest minus 3 minus minus 7, czyli 4 minus 7. X wzrasta o 4, to nachylenie minus 1, y maleje o 4, czyli z minus 3 się robi minus 7. No i tu mamy punkt przecięcia, czyli rozwiązanie naszego układu. Wygląda na to, że x jest 1, a y jest minus 4. 1 minus 4. No i może sprawdźmy jeszcze, czy rzeczywiście ten punkt jest rozwiązaniem. Tak, czyli
Jak x jest 1, to pierwsze równanie jest spełnione, no bo to jest minus 7 plus 3, minus 4, czyli 1 minus 4 spełnia pierwsze równanie. No i jak x jest 1, to w drugie równanie mówi nam, że y jest minus 4. Czyli ten punkt leży na obu tych prostych. Rzeczywiście, sprawdźmy jeszcze. No i zachęcam Was jak zwykle do samodzielnego rozwiązywania zadań.